88 rok przed naszą erą zakończył się prawdziwym trzęsieniem ziemi w Republice Rzymskiej. Po raz pierwszy w historii Rzymianin podniósł rękę na swoją matkę, miasto Wilczycy. Winowajca, Lucjusz Korneliusz Sulla, nie poczuwał się jednak do odpowiedzialności. Mimo że jego skuteczny atak na Rzym był na papierze niewątpliwie największą zdradą w historii Republiki, konsul miał na swoją obronę mocne argumenty. Przede wszystkim, jak sam zapowiedział w trakcie marszu, zamierzał uwolnić Rzym od tyranów, na czele których stał jego zawzięty wróg, Gajusz Mariusz. To on wraz z trybunem ludowym Publiuszem Sulpicjuszem Rufusem wprowadził siłą skandaliczne reformy, przyznające nowym obywatelom zbyt duży wpływ na politykę państwa. To oni też zdymisjonowali konsula Quintusa Pompejusza Rufusa i pozbawili Sullę komendy nad wojskiem, przeznaczonym do walki z Mitrydatesem VI Eupatorem. Deformy te, jakby je zapewne określił konsul Sulla, prowadzone zostały pod groźbą przemocy i wymagały równie siłowego usunięcia. Sulla był przekonany, że decydując się na atak na Rzym, występuje zbrojnie przeciwko Mariuszowi i jego stronnikom, a nie rzymskiej Rzeczpospolitej. Poza tym historię piszą zwycięzcy. Sulla wygrał batalię o wieczne miasto i mógł teraz określać, kto jest wrogiem ojczyzny, a kto nie. Nie bacząc na chwalebną przeszłość antagonisty, Sulla po zwycięstwie ogłosił 70-letniego Mariusza wyjętym spod prawa renegatem, którego można zabić na miejscu bez wyroku sądu. Świadom żałosnego położenia Mariusz znajdzie schronienie w Afryce, gdzie odda się gorzkim refleksjom nad niewdzięcznością Rzymian wobec trzeciego założyciela ich stolicy. Być może zrezygnowany sześciokrotny konsul spędziłby resztę życia pośród ruin Kartaginy, gdyby nie to, że w następnym roku los znów się do niego uśmiechnie. Splot okoliczności i personalnych ambicji osób trzecich sprawi, że Gajusz znów zawita w wiecznym mieście. I nie będzie to powrót w roli więźnia. Dołączy on do krwawej awantury, która rozgorzała w Italii po wyjeździe legionów Sulli na wschód, a która wyniesie na piedestał niejakiego Lucjusza Korneliusza Cynne. W tle tego wszystkiego majaczyć będzie król Pontu Mitrydates VI, który panoszył się w tym czasie po greckojęzycznych prowincjach Imperium Rzymskiego. Witajcie, z tej strony Olek z kanału Kronika Historii. Oto 37 odcinek historii starożytnego Rzymu, poświęcony szalonym wydarzeniom 87 roku przed naszą erą, w trakcie którego Gajusz Mariusz zaliczy szybką podróż na dno i z powrotem, kończąc ją na oblężeniu Rzymu. Zapraszam do oglądania, komentowania, subskrybowania i korekty. Po krwawej łaźni, jaką Sulla i Gajusz Mariusz zaserwowali mieszkańcom stolicy na ulicach miasta, jej zwycięzca musiał się gęsto tłumaczyć z podjętych decyzji. Pierwszy w historii Rzymianin, który podniósł rękę na wieczne miasto, nie mógł przejść do porządku dziennego bez przynajmniej odrobiny apologii własnych czynów. Senatorowie, jak i zwykły plebs, nie pozwoliliby sobie jeszcze na taką bezczelność. Sulla następnego ranka po bitwie zorganizował więc publiczne wystąpienie, Kontio, w trakcie którego zaczął usprawiedliwiać bezprecedensowy atak, podnosząc argument, że akcja ta była siłową koniecznością w odpowiedzi na ustawodawstwo Trybuna Sulpicjusza i Gajusza Mariusza, które również zostało wprowadzone per vim, a więc przy użyciu siły. Głosowanie nad równą parcelacją nowych obywateli między istniejące tribus, nad dymisją konsula Pompejusza Rufusa oraz oczywiście nad odebraniem Sulli komendy w wojnie z Mitrydatesem zostały przeprowadzone pod butem bojówek Sulpicjusza. Ich wynik nie był zatem w mniemaniu Sulli ważny. Prowadzenie narzuconych bezprawnie zmian naruszyłoby poważnie porządek w Republice, więc konsul czuł się odpowiedzialny, by przywrócić go w jedyny ówcześnie możliwy sposób – na sztychach gladiusów. Rzym wpadł w ręce demagogów i Sulla musiał od tych tyranów wieczne miasto wyzwolić. Powiedzmy, że trzyma się to kupy. Po publicznej samoobronie, być może na mocy senackiego dekretu, Sulla wyjął spod prawa 12 wichrzycieli na czele z Gajuszem Mariuszem i Sulpicjuszem, musząc zadowolić się ostatecznie głową tylko tego ostatniego. Niedawno powiedziałem wam, że tych renegatów było 21, ale najprawdopodobniej Sulla ograniczył się w swej żądzy krwi do jedynie 12.
Źle zinterpretowałem wtedy słowa Appiana z Aleksandrii. Przepraszam za ten błąd. Dwuznaczny opis powinniście teraz dostrzec na ekranie. Skoro już jesteśmy na marginesie, to nie wiem czy wiecie, ale istnieje jedna jedyna monografia Sulli, autorstwa Polaka. Autorem dysertacji jest Łukasz Schreiber, ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości. Znany też dzięki swojej nieprzewidywalnej żonie, Mariannie. Ciekawe, prawda? Praca doktorska pana Schreibera już czeka na mnie w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego. Nie mogę się doczekać, by się za nią zabrać przy okazji kolejnych odcinków. Dobra, osobista zemsta nie zadowalała jednak w pełni kontrowersyjnego triumfatora. Sądząc po ekspiacji Sulli, wydaje się, że konsul nie chciał wyjść na samolubnego mściciela. Chciałby przełomowy atak na Rzym stał się przyczynkiem do przemian ustrojowych w Republice. Przemian niezbyt populistycznych, dodajmy. Konsulowie przystąpili teraz do post-sulpicjańskiej kontrreformacji, której beneficjentami nie były masy miejskie i nowi obywatele, czyli target zamordowanego przed chwilą trybuna Sulpicjusza. Cóż, kolejny game changer. Przyzwyczajmy się. Sulla w 1988 roku zaproponował serię poprawek, mających zawrócić bieg ewolucji rzymskiego systemu politycznego, którym coraz większe znaczenie odgrywali trybuni ludowi i Concilium Plebis, zgromadzenie ludowe. Oczywiście u zarania tego procesu legło odwołanie tegorocznych reform Sulpicjusza. Potem pierwszą autorską zmianą był powrót do praktyki sprzed lat, wedle której żadna ustawa nie powinna trafić pod głosowanie w zgromadzeniu ludowym bez uprzedniej dyskusji w Senacie. Miało to oczywiście zapobiec niekontrolowanym przez elity kontrowersyjnym legislacjom, których usankcjonowanie mogłoby doprowadzić społeczeństwo rzymskie do wrzenia lub do utraty przywilejów przez kasty rządzące. Patrz wydarzenia sprzed parunastu dni. Druga poprawka Sulli zaproponowana na szybko po zwycięskiej bitwie o Rzym była jeszcze większym ciosem dla Mariańczyków i nowych obywateli. Konsul zaproponował bowiem, by większość ciężaru legislatury przenieść ze zgromadzenia ludowego do komicjów centurialnych. Zmiana była niebagatelna. Do tej pory omawiane przełomowe ustawy były sankcjonowane przez zgromadzenie zarezerwowane tylko dla plebejuszy, Concilium Plebis. Sulla zamierzał przywrócić lepiej urodzonym decydujący głos w państwie. Stąd decyzja o uhonorowaniu komicjów centurialnych, które od wieków naznaczone były nierównością społeczną. Ówcześnie dość anachroniczny organ wybierający konsulów, pretorów i cenzorów, zgromadzenie kompetentne wypowiadać wojny, było wciąż podzielone na centurie, wedle kryterium majątkowego. Mimo że skład i funkcjonowanie tego gremium w późnej republice jest trochę niejasne, to zapewne mimo proegalitarnych zmian w drugiej połowie III wieku przed naszą erą, w komicjach centurialnych nadal decydujący głos mają warstwy najbogatsze. Jako że nie bardzo wiadomo, w jaki konkretnie sposób Sulla chciał teraz użyć pradawnej instytucji do naprawy sytuacji w Rzymie, pozostawię tutaj trzy kropki w temacie Comitia Centuriata, dodając jedynie, że ofiarą ustrojowego przemeblowania miały paść głównie komicja trybusowe, pozbawione teraz praktycznie żadnego znaczenia i oczywiście Concilium Plebis. Arthur Kiveny, wielki obrońca czynów Sulli, sugeruje, że zmiany podjęte przez kontrowersyjnego konsula w 1988 roku przed naszą erą musiały być dobrze i długo przemyślane, gdyż nie był to koniec programu naprawczego Sulli. Przed końcem roku Sulla miał jeszcze zdążyć złagodzić skutki kryzysu gospodarczego poprzez umorzenie dziesiątej części wszystkich długów i wprowadzenie niesprecyzowanej maksymalnej stopy procentowej od zobowiązań zaciągniętych w przyszłości. Armia, polityka, bankowość to za człowiek wielu talentów. A to nie wszystko. Możliwe, że Sulla już pod koniec 1988 roku próbował powiększyć skład Senatu, który wedle jego ówczesnej wizji miał liczyć 600 senatorów, a więc podwoić swoją dotychczasową objętość. 300 dodatkowych członków Senatu Sulla chciał zrekrutować z warstwy ekwitów oraz spośród gorzej sytuowanych obywateli. Posunięcie to było poniekąd nawiązaniem do podobnej propozycji trybuna Marka Liviusza Drususa, być może małym ukłonem dla nieco niższych warstw społecznych, którym próbowano osłodzić oligarchiczny zwrot politycznego wektora. W sullańskim uniwersum Senat miał odzyskać należny mu autorytet, być źródłem prawa,
przyjmowanego potem przez komisja centurialne. Nad wszystkimi zgromadzeniami senat miał sprawować nadzór i kontrolę. Sulla najprawdopodobniej nie zdążył wprowadzić wspomnianej zmiany w 88 roku przed naszą erą, powróci jednak do niej w swoim czasie, w nieco innych okolicznościach, najprawdopodobniej z nieco mniejszą liczebnością senatu. Okej, czas najwyższy przegłosować multum wymienionych propozycji. Proces ten przebiegał sprawnie i po myśli Sulli. Nie trudno się temu dziwić. Armia konsula wciąż stała w stolicy, mając Pomerium za nic. Jej obecność zapewne wpłynęła na wynik głosowania. Mimo że Kiveni broni konsula jak lew, argumentując, że nie ma, powtarzam, nie ma żadnych dowodów, by Sulla siłą wymuszał na głosujących odpowiednie decyzje, to jednak trudno mi uwierzyć, że sam widok uzbrojonych legionistów nie wystarczał już za odpowiedni argument za postulatami Sulli, zupełnie odmiennymi od reform Sulpiciusza, przegłosowanych pod terrorem bojówek. Faktem jest jednak to, że pan miasta okazał wtedy tolerancję wobec przeciwników. Przykładem niech będzie zachowanie Pontifexa Maximusa, Quintusa Muciusza Scevoli, który głośno i bezkarnie sprzeciwił się wyrokowi śmierci dla Gajusza Mariusza. Sulla podobno chełpił się wręcz nienawiścią tłumów, powtarzając sobie, że to dzięki jego łasce ludzie mogą swobodnie rzucać kalumniami wobec jego osoby. Generalnie Sulla po ataku na Rzym miał zerową reputację u większości środowisk, której nie poprawiły oligarchiczne reformy. Autor Ostatniego Republikanina sugeruje, że najbogatsi Rzymianie oddzielili dzieło od twórcy. Kibicowali elitarystycznym reformom, lecz absolutnie nie ich autorowi. Ten za bardzo podpadł wszystkim bezprecedensowym atakiem na wieczne miasto oraz bestialskim potraktowaniem Gajusza Mariusza i Sulpiciusza Rufusa. Ten drugi argument miał być szczególnie żywy wśród najbiedniejszych mieszkańców. Koniec końców nielubiany przez wszystkich Sulla przeforsował większość swoich pomysłów w komicjach. Jak wielki był wpływ armii na sprawczość Sulli, widzimy po wynikach wyborów na najwyższe stanowiska w Republice. Elekcje na rok 87 przed naszą erą odbywały się już bez widma legionów w mieście. Sulla w międzyczasie wysłał bowiem swoją armię do Capui, gdzie miała się szykować do wymarszu na wschód. Ustępujący konsul miał kilku własnych faworytów do magistratury, którzy mieli zadbać o porządek i interesy w stolicy podczas kampanii przeciwko Mitrydatesowi. Problem w tym, że oswobodzona ludność postanowiła wyrazić swą niechęć wobec Sulli, oddając głosy w większości na jego wrogów. Tak oto w wyborach na trybunów ludowych kompletnie przepadła kandydatura siostrzeńca Sulli, Sextusa Noniusza Sufenasa. Porażka musiała być bolesna, zwłaszcza że trybunatem obdarzono wtedy Marka Mariusza Gratidianusa, bratanka banity numer 1, Gajusza Mariusza. Z inspiracji Sulli do trybunatu nie dopuszczono za to wtedy Quintusa Sertoriusza, arcywiernego stronnika wygnanego zbawcy Rzymu. Sertoriusz współpracował z Mariuszem od początku swej kariery wojskowej. Towarzyszył mu w bojach z Cymbrami oraz zasłużył się w walkach ze sprzymierzeńcami. Sulla zapewne nie zdawał sobie wtedy sprawy, jak wielkim i problematycznym wrogiem okaże się w przyszłości odrzucony Sertoriusz. O elekcji pretorów nie wiadomo nic pewnego. Za to elekcja konsulów znów była porażką Sulli. W nich kibicował on niejakiemu Publiuszowi Serviliuszowi Vati. Był on najprawdopodobniej jednym z pretorów na rok 90, sprawującym teraz władzę nad Sardynią lub Cylicją. Rozbawiła mnie sugestia Garetha Samsona, że aby zwiększyć szansę podopiecznego, Sulla zorganizował Vati triumf na ulicach Wiecznego Miasta. Problem w tym, że nie wiadomo nad kim i gdzie protegowany Sulli miał odnieść jakiekolwiek zwycięstwo. Samson sugeruje, że naciągany triumf miał osłodzić ludowi nieprzyjemności związane ze zdobyciem Wiecznego Miasta. Obywatele nie zostali jednak przekonani i Vatia nie został konsulem. Zamiast niego komisja centurialne wybrały dwójkę, która nie pochodziła z bajki Luciusza Corneliusza Sulli. Pierwszy z nowych konsulów, Gnejusz Oktawiusz, był jeszcze co prawda do zaakceptowania. Pochodził z szanowanego rodu, miał opinię honorowego człowieka starych zasad, który nie miał nic przeciwko reformom Sulli. Jedyne, co nie podobało mu się w ustępującym konsulu, to ten nieszczęsny marsz na Rzym.
Pomimo tego, koegzystencja z Oktawiuszem rokowała dla Sulli na pewno lepiej niż z drugim ze zwycięzców, drugim Lucjuszem Korneliuszem, z Cynną. Cynna to jedna z tych znaczących starożytnych postaci, której 5 minut glorii wyłania się znikąd z mroku w ciemności. Bardzo niewiele wiadomo na temat przeszłości i pochodzenia Lucjusza Korneliusza Cynny. Podejrzewa się, że jego ojciec sprawował w 127 roku przed naszą erą urząd konsula, a Cynna przed objęciem władzy, gdzieś w trakcie wojny ze sprzymierzeńcami, sprawował urząd pretora. Zdążył on już wtedy też zaliczyć krótkie cameo w naszej serii. To legat Cynna miał uniemożliwić Marsom odsiecz otoczonym przez Rzymian Askulajczykom w 89 roku przed naszą erą. Nie znamy też niestety przebiegu kampanii wyborczej Cynny i jego programu wyborczego. Kiveni i Michael Lovano, autor monografii o Cynnie, snują w tej materii swoje przypuszczenia. W dodatku trochę sprzeczne. Gdybym miał złączyć je w miarę zgrabnie w jedną całość, Cynna ubiegający się o konsulat, a sprawujący go, to dwie różne postacie. Z jednej strony istnieje przypuszczenie, że w swojej kampanii mocno bazował na niechętnych Sulli arystokratach. Z drugiej zaś widzimy, że wraz z biegiem kolejnych miesięcy program Cynny stawał się coraz bardziej popularski, promariański. Trochę tak, jakby Cynna zabawił się w wyborach w Konrada Wallenroda i dopiero po wynikach ujawnił swą prawdziwą twarz. Być może twarz zwykłego oportunisty. To jednak tylko moje przypuszczenia. Faktem jest, że Cynna, obejmując urząd konsula, bardzo szybko pokazał, że choć nie należał do stronników Mariusza, znajdzie z takowymi wspólny język przez swoją skrajną antysullańskość. Już w trakcie kampanii bowiem Cynna zapowiedział, że zamierza postawić Sullę przed sądem za atak na Wieczne Miasto, jak tylko skończy się jego kadencja. Ta zapowiedź być może była kluczem do sukcesu w wyborach. Rozliczenie Sulli leżało w interesie wielu zamożnych Rzymian, jak i biedniejszych mieszkańców, dotkniętych jego reformami, nie mówiąc już o nowych obywatelach. W odpowiedzi Sulla nie mógł za bardzo nic zrobić. Zablokowanie kandydatury Cynny nie wchodziło w grę. Po przegranych wyborach, pozbawiony wojskowego zaplecza Sulla, mógł tylko przyglądać się, jak traci stopniowo władzę w mieście. Sprzeciw wobec niedoszłego trybuna Sertoriusza był jeszcze akceptowalny, ale weto wobec kandydata na konsula mogło już doprowadzić do wybuchu agresji wśród większości obywateli nienawidzących Sulli. Dlatego zdał sobie sprawę, że jedynym wyjściem z zaistniałej sytuacji jest pospieszna ewakuacja w Kamasze, realizacja wymarzonego planu o odparciu Mitrydatesa VI z Grecji i Azji Mniejszej. Jak najszybsze opuszczenie Italii na czele wiernego wojska. Jeszcze przed wyjazdem dowódca podjął nieco rozpaczliwe próby zabezpieczenia swoich interesów w Italii. Po zakończeniu głosowania Sulla odmówił ogłoszenia wyników, zanim dwaj zwycięzcy nie złożą pewnej przysięgi. Cynna i Oktawiusz zostali poniekąd zmuszeni do symbolicznego gestu. Na wzgórzu kapitolińskim przy świadkach obiecali, że nie zburzą porządku wprowadzonego przez Sullę. Na dowód tych słów nowi konsulowie rzucili kamieniami. Miało to oznaczać, że przysięga jest trwała jak kamień, a potencjalny krzywoprzysiężca zostanie wyrzucony z miasta. Religijny podtekst rytuału podziałał na Oktawiusza, lecz Cynna podczas spektaklu musiał kisnąć wewnątrz ze śmiechu na myśl o naiwności Sulli. Ten nie zapomniał też o interesie kolegi z urzędu. Quintus Pompeius Rufus okazał się być wiernym sojusznikiem. Pomagał wprowadzać sullańskie reformy i przede wszystkim wsparł Sullę w chwili próby, w trakcie marszu na Rzym. Pompejuszowi Rufusowi nagroda za wierność należała się jak psu kość. Chcąc wynagrodzić kolegę oraz zabezpieczyć jego życie w coraz niebezpieczniejszej dla Sullańczyków rzeczywistości, Sulla postanowił nadać prokonsulowi władzę nad jakąś armią w Italii. Bo moi drodzy, musimy pamiętać, że w owym czasie na Półwyspie Apenińskim armia Sulli pod Nolą i Capuą nie była jedynym rzymskim kontyngentem. W 87 roku przed naszą erą w terenie wciąż operowały dwie armie, dożynające resztki italskich buntowników z Bellum Sociale. Na południu z niedobitkami Samnitów walczyły legiony Metellusa Piusa. Podupadający na znaczeniu Metellowie byli spowinowaceni z Sullą. Od niedawna żoną tego ostatniego była przecież niejaka Metella,
członkini wielkiego rodu. Swoją drogą, czwarty już ożenek Sulli odbył się swego czasu w atmosferze skandalu. Metellowie byli przecież poza tym zaprzysięgłymi wrogami Gajusza Mariusza i jego zwolenników. Dymisja Metellusa Piusa byłaby zatem idiotycznym podkopaniem naturalnego sojuszu. Nic dziwnego, że poszukując bezpiecznej synekury dla Pompejusza Rufusa, Sulla zwrócił wzrok ku legionom na północy. Tam, w regionie Picenum, stacjonowała wciąż armia Gnejusza Pompejusza Strabona, konsula roku 89, zdobywcy Asculu. Ex-konsul, podobnie jak Metellus Pius, użerał się tutaj z resztkami rebeliantów. Strabona z Sullą nie łączyły żadne głębsze koligacje, więc ten drugi mógł bez większych strat odebrać komendę Strabonowi i przekazać ją Pompejuszowi Rufusowi. Oczywiście, dobroć Sulli nie była bezinteresowna. Przydałby mu się ktoś wierny na czele armii podczas jego bojów na wschodzie. To naturalne. Niestety, przysługa, którą chciał wyświadczyć Pompejuszowi Rufusowi, okazała się być z gatunku tych niedźwiedzich. Już legislacyjna procedura zwiastowała problemy. Wedle Kiweneya, Rufus mimo konszachtów z Sullą cieszył się nieporównywalnie lepszą reputacją. Był akceptowalny przez lud rzymski. Zaakceptowany przez senat wniosek trafił pod głosowanie Zgromadzenia Ludowego. Sulla, jak widać, słuchał się własnego prawa. Zmiana dowództwa zapewne zyskałaby tam moc prawną, gdyby nie niespodziewane weto Gajusza Herenniusza. Trybun mógł być przekupiony przez Strabona, który w ten sposób zablokował usankcjonowanie zmiany komendy. Pompejusz Rufus musiał zatem spróbować przejąć dowodzenie nad armią jedynie na podstawie niewiążącego polecenia senatu. Gdy Rufus znalazł się w obozie Strabona, dotychczasowy dowódca zdawał się nie robić żadnych problemów następcy. Jak zanotował jednak Appian, Strabon przybywającego Quintusa wpuścił do obozu i kiedy ten następnego dnia zaczął załatwiać jakieś sprawy, usunął się chwilowo jako człowiek prywatny. Dopóki żołnierze, otoczywszy tłumem konsula, pod pozorem wysłuchania jego mowy, nie zabili go. Inni rzucili się do ucieczki, ale wówczas wystąpił Gnejusz, wyrażając swe oburzenie z powodu bezecnego zamordowania konsula. Lecz choć tak się oburzał, objął mimo to natychmiast dowództwo nad nimi. Tak oto życie zakończył Quintus Pompejusz Rufus. Wierny stronnik Sulli został zabity przez żołnierzy konkurenta, który na razie w narastającym sporze pomiędzy Mariańczykami a Sullańczykami przyjmował wyczekującą postawę. Jak widać, nawet morderstwo Quintusa, Pompejusza Rufusa, nie zamykało mu furtki do ewentualnego sojuszu z Sullą. Przecież zbrodni dokonali żołnierze, znajdujący się poza jego komendą. Rączki czyste. Gnejusz Pompejusz Strabon. Co za oślizgły typ. Tak w ogóle to myślę, że pora rozpocząć nitkę na rzymskich dowódców zamordowanych przez rzymskich żołnierzy. Quintus Pompejusz Rufus dołącza do nieośpiewanego bohatera wojny ze sprzymierzeńcami, konsula Luciusza Porciusza Catona, zamordowanego prawdopodobnie przez weteranów Gajusza Mariusza w 89 roku przed naszą erą, w trakcie zmagań z Marsami. Zgon kolegi sprawił, że Sulla zaczął na serio obawiać się o swoje życie. Jeśli będzie przedłużał pobyt w Italii, to następnym trupem może być on sam. Należało przyspieszyć wyjazd do Grecji, zwłaszcza że Cynna z każdym kolejnym dniem konsulatu zaczynał coraz bardziej dokazywać. Dużo wskazywało na to, że rzeczywiście Cynna nie żartował z tym rozliczeniem. Za jego namową Trybun Ludowy imieniem Vergiliusz lub Verginiusz wniósł oskarżenie przeciwko byłemu konsulowi. Można do tego podejść dwojako. Cynna chciał w ten sposób albo przyspieszyć wyjazd Sulli z Italii, której ten pierwszy nie mógł czuć się w pełni bezpieczny, dopóki stacjonowały w niej gotowe na wszystko sullańskie legiony. Albo chciał w ten sposób dobitnie naznaczyć zagładę krótkotrwałych reform Sulli poprzez skazanie ich autora przed sądem. W konsekwencji podważenie legalności zmian prawnych dokonanych przez skazanego. Jakakolwiek prawda by nie była, Sulla ostatecznie uznał, że jego godzina nadeszła. Przywdział paludamentum i opuścił Rzym, kierując się ku Capui. Były konsul mógł teraz mieć gdzieś wezwania do sądu. Po przekazaniu dowództwa nad oblężeniem ciągle niezdobytej Noli w ręce Appiusza Claudiusza Pulchera, Sulla odpłynął na czele armii do Grecji, by zmierzyć się z Mitrydatesem VI, rozpoczynając w końcu upragnioną wojnę Rzymu z władcą Pontu.
Sulla wiedział, że nawet jeśli Cynna wpadnie na pomysł ponownego odebrania mu komendy, może liczyć na swoich żołnierzy. Ci przecież już raz poszli z nim na sam Rzym. Mieliby go więc teraz opuścić w trakcie lukratywnej, dochodowej kampanii? Proszę was. Zostawmy teraz Sullę na wschodzie. Podczas wszystkich politycznych machinacji roku 87 przed naszą erą, w tle rozgrywał się bowiem osobisty dramat tytułowego bohatera. Gajusz Mariusz walczył o życie, uciekając przed siepaczami Sulli. Pomimo, że rozpaczliwa ucieczka sześciokrotnego konsula w przekazie Plutarcha brzmi jak heroiczny epos o nowym Odyseuszu, wiarygodny momentami niczym sen Tewie Mleczarza, to nie mogłem się powstrzymać przed jej przedstawieniem. Po zajęciu Rzymu przez wojska Sulli, Mariusz spotkał się na obrzeżach stolicy ze swoim synem, rzymskim zwyczajem, noszącym rzecz jasna to samo imię. Ojciec i syn ustalili wtedy wstępny plan działania. Nestor uda się do Ostii, portu wiecznego miasta, by załatwić transport przez morze, a Junior spakuje w tym czasie wszelkie potrzebne rzeczy przydatne do ewakuacji. Gajusz Mariusz młodszy pakunki miał odebrać od niejakiego Mucjusza, znajomego rodziny, właściciela folwarku na południowych przedmieściach Rzymu. Niestety, misja Juniora nie potoczyła się zgodnie ze scenariuszem. Siepacze Sulli zwęszyli plan Mariusza i już czekali na miejscu. Ostatecznie zarządca majątku ukrył Mariusza młodszego na wozie pod worami Bobu i odwiózł bezpiecznie pod dom żony uciekiniera. Tamtąd Gajusz Mariusz młodszy wziął co potrzeba i udał się w nocy na wybrzeże, skąd niewykryty wsiadł na statek do Afryki. Drogi syna i ojca zostały czasowo rozdzielone. Upłynie nieco wody w Tybrze, zanim rodzina znajdzie się znów w komplecie. 70-letni Mariusz miał mieć znacznie więcej nieprzyjemności podczas ewakuacji. Będąc w Ostii, zdołał co prawda załatwić okręt od niejakiego Numeriusza, lecz były to złego dobre początki. Płynąc na południowy wschód, blisko italskiego wybrzeża, pierwszym celem Mariusza było przemknięcie obok Tarracyny, w której rządził jego wróg, Geminiusz. Zgodnie z prawem Marfiego, nic z tego nie wyszło. Niedaleko portu rozpętał się sztorm i zmożony chorobą morską Mariusz musiał wysiąść na ląd w okolicach miasteczka Cercei. Tam wygłodniała ekipa byłego konsula zaczęła się błąkać bez celu. Gajusz Mariusz pocieszał towarzyszy wróżbami, że spokojnie zostanie jeszcze siódmy raz konsulem i żeby nie tracili wiary w zbawcę narodu, mimo że akurat los mu nie sprzyja. Tak oto wędrując po plażach, lasach i bezdrożach, Gajusz Mariusz dociera do Minturne, gdzie wpada na oddział konnicy wroga. Renegat niechybnie zostałby schwytany, gdyby nie dwa okręty, które przepływały akurat na horyzoncie. Leciwy Gajusz nie bez problemów załadował się na jeden z nich, rozdzieliwszy się z towarzyszami, którzy wylądowali finalnie na wyspie Enaria. Kiedy jeźdźcy wyjawili tożsamość przyjętego na pokład gościa oraz konsekwencje z tym związane, marynarze wydygali i zdecydowali się wydać zbiega w białych rękawiczkach. Odstawili nieświadomego podstępu Mariusza przy ujściu rzeki Liris. Tam kazali mu wyjść na ląd, poczekać na sprzyjające wiatry i dołączyć do nich ponownie na pokładzie. Gdy Mariusz zniknął w nadbrzeżnych trawach, wiarołomni żeglarze podnieśli żagle i zostawili pogromcę cymbrów na pastwę losu. Został on w końcu schwytany przez patrol rzeczonego Geminiusza z Tarracyny, który trafił na Mariusza, ukrywającego się w błotach ujścia Liris. Skazańca w oczekiwaniu na wyrok śmierci odstawiono do Minturne. Musiał to być naprawdę przejmujący widok. Niegdysiejszy trzeci założyciel Rzymu, w ubłoconych łachmanach, oczekiwał teraz na egzekucję w celi jakiegoś zapyziałego prowincjonalnego miasteczka. Fart chciał, że Mariusz został ulokowany w areszcie domowym u niejakiej Fanni, w sprawie której miał wydać 13 lat wcześniej krzywdzący wyrok. Z jakiegoś niezrozumiałego powodu kobieta nie chowała już urazy do skazańca i zamiast tego zaopiekowała się nim i dodawała otuchy. Wielokrotny konsul musiał mieć naprawdę top gadkę, gdyż sympatię Fanni miał zdobyć dzieląc się pomyślną wróżbą, wedle której kluczem do przyszłości był osioł kobiety, który powitał Gajusza Mariusza radosnym rżeniem, patrząc się nań wesoło i figlarnie. Osioł miał też zdradzić Mariuszowi, że ucieczki upatrywać lepiej przez morze niż przez ląd.
gdyż zwierzę, witając spętanego Mariusza, miało, patrząc się właśnie nań wesoło i figlarnie, pobiec ku plaży, by zaczerpnąć wody. Ośla sympatia na nic jednak by się zdała, gdyby nie niezdecydowanie mieszkańców Minturne. Gdy nadszedł dzień egzekucji, żaden z nich nie śmiał podnieść ręki na trzeciego założyciela Rzymu. Wedle Plutarcha do zadania wybrano wreszcie jakiegoś miejscowego Gala lub Cymbra. Kat stchórzył jednak w ostatniej chwili, gdy potężny Mariusz zapytał się go: człowieku, ty się odważysz zabić Gajusza Mariusza? Pytanie, jak i widok wodza, z którego oczu buchały rzekomo snopy płomieni, spłoszył do szczętu niedoszłego zabójcę. Widząc to, mieszkańcy Minturnów zmienili zdanie i postanowili teraz pomóc więźniowi, budując dla niego okręt. Ba, nawróceni tubylcy specjalnie dla Mariusza zbezcześcili swój lokalny święty Gaj, bo przeszkadzał w robocie. To skończono w niedługim czasie i Mariusz mógł w końcu dołączyć do reszty towarzyszy na Enerii, skąd pożeglowano w stronę Afryki. Na tym jednak Plutarch nie poprzestaje. Przeciwności losu dalej trapiły bowiem naszych marionautów. Jeszcze w trakcie rejsu utracono na Sycylii 16 ludzi, gdyż wpadli w sidła lokalnego kwestora, wiernego Sulli. Od razu po zejściu na czarny ląd okazało się, że miejscowy pretor Sextyliusz nie życzy sobie obecności skazańca na jego ziemi i uprzejmie prosi o opuszczenie Afryki. Zrezygnowany Mariusz udał się zatem do ruin Kartaginy. Widok pogrążonego w gorzkich rozmyślaniach człowieka ruiny w mieście ruinie uwieczniło na płótnie wielu nowożytnych malarzy. Jedyną szansą ratunku było powodzenie misji syna Mariusza. Poszukując sojuszników, dotarł on na dwór numidyjskiego króla Chiemsala II. Numidyjczyk sprawiał wrażenie przyjaźnie nastawionego do sprawy Mariuszów, lecz były to tylko pozory. Miał on grać na zwłokę na korzyść Sullańczyków i z tego powodu przetrzymywał Mariusza Młodszego w Numidii. Ten w końcu zorientował się w podstępie i zdołał uciec do ojca z pomocą zakochanej w więźniu nałożnicy króla. Ojciec i syn spotkali się zatem po burzliwej rozłące i osiedli chwilowo na wyspie Cercyna, u wybrzeży dzisiejszej Tunezji. Nie wiadomo, jak dalej potoczyłyby się ich losy, gdyby z Italii nie doszły ich wtedy interesujące wieści. Gdy kocur śpi, budzą się myszy. Po opuszczeniu Italii przez Sullę, konsul Cynna zwrócił się przeciwko Gnejuszowi Oktawiuszowi, wszczynając zbrojny konflikt o władzę, zwany potem Bellum Octavianum. Czy zaledwie rok po zdobyciu Rzym znów spłynie krwią Rzymian? Cynna miał za nic przysięgę złożoną Sulli i rozpoczął demontaż nowego porządku, jak tylko były konsul wymaszerował na wschód. Na pierwszy ogień poszła oczywiście kwestia parcelacji obywatelstwa wśród Italików. Jak możecie się spodziewać, Cynna powrócił do koncepcji Sulpicjusza i zamierzał dołączyć masy italskie do istniejących 35 tribus, czyniąc z noworyszy teoretyczną większość w zgromadzeniu ludowym i komicjach trybusowych. Inicjator wezwał do stolicy wielu obywateli z prowincji, którzy stawili się w Rzymie, gotowi zagłosować za wprowadzeniem zmian. Jak pisze Lovano, zmiany wywołały opór części trybunów, którzy zawetowali propozycje. W mieście rzecz jasna wybuchły znów zamieszki. Ostatecznie o rozruchach dowiedział się Gnejusz Oktawiusz. Odpowiedzi drugi konsul śmiało poprowadził uzbrojonych konserwatystów przeciwko stronnikom Cynny, działając być może na polecenie senatu. Na Forum Romanum rozgorzała niemała bitwa, która skończyła się porażką Cynnańczyków. Pokonany konsul musiał uciekać z miasta razem z ocalałymi z rzezi poplecznikami. Zbiegowie znaleźli schronienie na południowy wschód od Rzymu, w Kampanii. Reakcja senatu na wspomniane wydarzenia była bardzo zdecydowana. Cynna został bowiem uznany za winnego krwawych rozruchów i zdymisjonowany. Co ciekawe, gdyby Cynna był trybunem ludowym, mógłby się wtedy bronić, zasłaniając na przykład interesem plebejuszy. Jako konsul jednak miał za zadanie strzec dobrostanu wszystkich Rzymian, więc rozlew krwi na ulicach kompromitował go w tej roli. Na jego miejsce wybrano kapłana Jowisza, trzeciego Lucjusza Korneliusza, Merule. Ze względu na piastowaną sakralną funkcję, Merula nie mógł opuszczać Rzymu ani stać na czele wojska. Sprytny wybór, na pewno wygodny dla Oktawiusza. Oczywiście, ambitny renegat nie zamierzał tego tak pozostawić.
wraz z najwierniejszymi towarzyszami sprawy, Gratidianusem i Sertoriuszem, zaczął tworzyć prywatne wojsko, na czele którego zamierzał, a jakże, zdobyć Rzym i odzyskać władzę. Głównymi bazami buntowników były miasta Tibur i Praeneste. A nie mówiłem, że Sulla swoim marszem otworzy puszkę Pandory? Rzym raz rzymskimi rękoma zdobyty nie będzie już żadnym sakrum dla ambitniejszych wodzów. Cynna zamierzał przekabacić na swoją stronę legion pozostawiony przez Sullę pod niezdobytą Nolą. Miał to być zaczyn jego mściwej armii, jak opisał to Appian. Cynna tymczasem udał się do Capui, gdzie stało inne wojsko rzymskie. Zjednał sobie jego wodzów i senatorów bawiących tam, po czym wystąpił wobec wojska, początkowo jako konsul. Następnie złożył przed nim pęki rusk, jako już człowiek prywatny. I lejąc łzy, w te ozwał się słowa. Od was, obywatele, władzę tę otrzymałem. Lud bowiem mnie wybrał, a oto senat odebrał mi ją, nie pytając o waszą zgodę. A choć ta krzywda mnie osobiście dotknęła, to jednak przyjmuje mnie ona oburzeniem ze względu na was. Po cóż bowiem mamy jeszcze zabiegać o względy tribus przy wyborach? Na co was potrzebujemy? Jakież znaczenie będziecie jeszcze mieli, czy na zgromadzeniach ludowych, czy przy głosowaniu, czy przy wyborach konsulów, jeśli nie będziecie mogli utrzymać tego, co dajecie, jeśli pozwolicie sobie odebrać to, co sami uchwaliliście? Po przemowie Cynna miał teatralnie rozedrzeć szaty i położyć się na wznak pośrodku zbieraniny. Co dziwne, aktorski występ zdymisjonowanego konsula wzbudził sympatię i współczucie wśród żołnierzy, którzy podnieśli leżącego i złożyli mu przysięgę wierności, niby urzędującemu konsulowi. Czy Cynna inwestował wszystkie punkty w charyzmę? Nieważne, Cynneńczycy dysponowali teraz zatem około 5000 żołnierzy, do których dowerbowano wielu zwolenników z nieokreślonych, sprzymierzonych miast, Kampanii i Lacjum. Jeśli wierzyć słowom Velleiusza Paterculusa, Cynnie udało się wtedy zebrać, uwaga, 30 legionów. To z pewnością przesadzona liczba, ale nic dziwnego, że w wiecznym mieście Oktawiusz i Merula zaczęli gorączkowe przygotowania do obrony stolicy. Budowano zasieki i umacniano mury. Ściągano także posiłki z Galii Cisalpińskiej i z Dalmacji. Na nieszczęście obrońców o wypadkach w Italii dowiedział się w międzyczasie Gajusz Mariusz. Wypchnięty na Cercynę wódz, poznawszy wieści, postanowił zagrać w ekstremalnie ryzykowną grę. Zdecydował się bowiem powrócić na półwysep Apeniński i wmieszać w wir wydarzeń po stronie Cynny. Nie zważywszy na wiszący nad nim wyrok śmierci, Mariusz zwerbował pospiesznie paruset mauretańskich jeźdźców z okolicy i wyruszył do Italii na czele nie więcej niż 1000 wiernych mu ludzi. Statek Mariusza nie wylądował jednak w Lacjum. Desant Mariańczyków nastąpił w Etrurii, pod Telamonem, miejscem wielkiej rzymskiej wiktorii nad Galami sprzed 138 lat, około 130 km na północny zachód od Rzymu. Tam okazało się, jak wielką popularnością na prowincji cieszył się wciąż sześciokrotny konsul. Rozpoznany przez dawnych zwolenników Mariusz zdołał szybko sformować dwa legiony w sukurs sprawie Cynny, z którym do tej pory nie łączyły go żadne stosunki. Prawdopodobnie wtedy nawiązano je po raz pierwszy. Cynna z radością miał zaakceptować pomoc Mariusza, zwłaszcza że wśród jego stronników brakowało do tej pory osoby z takim autorytetem. Sytuacja Gnejusza, Oktawiusza i Senatu stawała się zatem rozpaczliwa. Wraz z desantem Mariusza i jego porozumieniem z Cynną, jedyną szansą na przerwanie zacieśniającej się pętli było wezwanie do obrony stolicy dwóch wodzów operujących wciąż w Italii, wspomnianych Metellusa Piusa i Pompejusza Strabona. Pierwszy z wodzów zapewne ruszyłby do Rzymu bez zwłoki, gdyby nie mały problem. Metellus wciąż zmagał się z wojowniczymi Samnitami w trudno dostępnych rejonach południowej Italii. Przeciągające się walki oraz potrzeba chwili sprawiły, że Senat rozkazał teraz Metellusowi dogadać się z Samnitami na jakichkolwiek dopuszczalnych warunkach i wracać bronić Rzymu. Lovano sugeruje, że to wrodzona nieustępliwość rodu Metellu zadecydowała o fiasku rozmów z Samnitami. Podobno poszło o kwestię obywatelstwa dla dezerterów z rzymskiej armii, walczących teraz po stronie rebeliantów. Metellus Pius ani myślał nagradzać zdrajców,
i negocjacje utknęły w martwym punkcie. Wykorzystali to Mariusz i Cynna, którzy wysłali Gajusza Flawiusza Fimbrię z propozycją dla samnickich liderów. Fimbria obiecał buntownikom pożądane prawa, nie wykluczając problematycznych zbiegów. Zero zaskoczenia zatem. Samnici stanęli po stronie Mariusza i Cynny, gdyż zwycięstwo tej dwójki oznaczało przyznanie obywatelstwa Samnitom na sprawiedliwych zasadach. Metellus Pius powrócił więc do Rzymu nie tyle co z pustymi, co wręcz z połamanymi rękoma. Nie wiemy jednak nic o działaniach Samnitów w ramach mariańskiej koalicji w roku 87 przed naszą erą. Gnejusz Pompejusz Strabon natomiast, jako że zdążył zawczasu zakończyć walki z Picenami, zgodnie z wolą Senatu rozpoczął marsz w kierunku północnych rogatek Rzymu. Swój obóz rozbije początkowo niedaleko bramy Collińskiej. Następujące wydarzenia są bardzo rozbieżnie opisywane przez starożytnych historyków. Tutaj będę polegał na wersji z The Age of Cinna Michaela Lovano. Podczas gdy Senat załatwiał posiłki, Cynna z Mariuszem zaczęli rozstawianie wojsk do ataku na Rzym. Ustalono, że starszy z partnerów zajmie się najpierw sprawami wybrzeża, by na wieczne miasto uderzyć ostatecznie od południowego zachodu. Gajusz Mariusz udźwignął temat i szybko opanował Ostię wraz z okolicą, odcinając obrońców Rzymu od morza i zapasów dostarczanych tą drogą. Cynna wraz z legatem Gnejuszem Papiriuszem Karbonem prawdopodobnie ulokowali swe siły na zachód od Tybru. Sertoriuszowi zaś przypadła północno-zachodnia część frontu. Jak widać, koniec końców Mariańczycy wylądowali na prawym brzegu Tybru i od tej strony zamierzali rozwijać oblężenie. Na nieszczęście dla obrońców, w ręce oblegających paść miało też Ariminum, co przerwało dopływ posiłków i zaopatrzenia z Galicji Salpińskiej. Ostatecznie, wedle profesora Petera Branta, w przededniu pierwszych starć obrońcy mieli około 60 tysięcy ludzi pod bronią, podczas gdy koalicja Cynny i Mariusza dwa razy tyle. Patrząc na autorament większości tych drugich, mamy do czynienia z armią Italików pod rzymskimi sztandarami. Jeszcze długo cień Bellum Sociale będzie wisiał nad Republiką Rzymską. W końcu dochodzi do pierwszego starcia. Bitwy o najprawdopodobniej Janiculum, wzgórze na Zatybrzu, poza ówczesnymi granicami stolicy. Z chaosu źródłowego w miarę pewną informacją o okolicznościach starcia jest to, że dowodzący obrońcami Rzymu Pompejusz Strabon zwyciężył Mariańczyków, lecz było to pyrrusowe zwycięstwo. Konsul Oktawiusz utracił wiele tysięcy ludzi, obrońcy ponieśli niepowetowane straty, podczas gdy chwilowo odepchnięci wrogowie mogli bez trudu uzupełnić braki świeżym rekrutem z zaprzyjaźnionej prowincji. Na domiar złego, po bitwie w obozie zwycięzców miała wybuchnąć zaraza, która zabrała ze sobą kolejne setki, tysiące ofiar. Wśród nich był też Gnejusz Pompejusz Strabon, dowódca równie chwiejny co zdolny. Duża strata. Czas grał na korzyść Cynny i Mariusza. Nie dziwi więc, że Oktawiusz opuścił Rzym przez jedną ze wschodnich bram i z większością swej armii ulokował się teraz w górach albańskich, na południowy wschód od stolicy. Przeciwnicy podążyli za konsulem i również usadowili się w okolicy, którą na dodatek zaczęli plądrować. Przedłużającą się partię szachów przerwali wreszcie senatorowie. Do Cynny wysłano poselstwo z ofertą pokoju. Cynna odmówił wtedy rozmów, gdyż wysłannicy nie wiedzieli, czy zwracać się do niego jak do konsula, czy osoby prywatnej. Nie tak, którego Cynna nie mógł zdzierżyć. Posłowie wrócili zatem po nowe instrukcje do Rzymu. Ich adwersarz wykorzystał moment zawahania elit i pociągnął żołnierzy pod mury miasta. Podobno miało wtedy do niego dołączyć multum zwolenników ze stolicy. Z każdym dniem przewaga Cynny rosła. Drugie poselstwo senackie było więc znacznie milsze. Posłowie na czele z Metellusem Piusem mówili Cynnie per panie konsulu, informując m.in., że imiennik Merula zrzekł się władzy, więc najwyższy urząd czeka znów na swojego pana. Senat robił wszystko, by uniknąć jeszcze obfitszego rozlewu krwi niż rok wcześniej. Zauważcie, że Sulla miał wtedy maksymalnie 35 tysięcy woja pod rozkazami, a jego przeciwnicy nie dysponowali legionistami. Gdyby w 87 roku dwie pełnoprawne frakcyjne armie starły się na ulicach, wieczność Rzymu mogłaby zostać zakwestionowana. Ryzyko było ogromne,
Akcja Metellusa i senatorów spodobała się Cynnie, lecz absolutnie nie Gnejuszowi Oktawiuszowi. Jedyny niekwestionowany konsul poczuł się zdradzony. Na wieść o rozmowach między zwaśnionymi stronami powrócił z armią do Rzymu, gotów bronić go do ostatniej kropli krwi. Problem w tym, że żołnierze w stolicy słuchali się bardziej Metellusa, więc w swym oporze Oktawiusz okazał się być całkiem osamotniony. Stronnictwo pokojowe przeważyło i dograło warunki pokoju z Cynną, prawdziwym, niekwestionowanym zwycięzcą wydarzeń 87 roku przed naszą erą. Senat zwracał mu tytuł konsula w zamian za przysięgę. Cynna obiecał, że wkraczając do Rzymu, nikt nie zginie z woli rehabilitowanego konsula. Jak jednak już wiemy, Cynna miał składane obietnice za nic. W efekcie ustaleń Cynna z sojusznikami wkroczył do miasta. Jedynie Mariusz musiał poczekać chwilę dłużej. Wciąż w świetle prawa był banitą zagrożonym linczem. Trybunowie sympatyzujący ze zwycięzcami prędko zadbali o cofnięcie wyroku. Trzeci założyciel Rzymu mógł wreszcie legalnie wrócić do stolicy. Przywódcy zwycięskiej frakcji musieli teraz dogadać się co do nowego porządku w Republice. Szybko doszli do wniosku, że wbrew zapowiedziom Cynny, rządy najlepiej zacząć od krwawej czystki. Lucjusz Korneliusz Merula, konsul powołany w miejsce Cynny, został poddany nadzorowi i ostatecznie niesprawiedliwie oskarżony. Nie dostał się on jednak w ręce wrogów. Przed procesem zdążył poderżnąć sobie żyły. Przed samobójstwem kapłan Flamin Jowisza zapisał na tabliczce pożegnalną wiadomość, że przed śmiercią zdjął kapłańską czapkę. Wedle tradycji kapłanom Jowisza nie wypadało bowiem umierać z nakrytą głową. Honorowa śmierć. Podobno tytuł Flamina Jowisza trafił potem w ręce krewnego Gajusza Mariusza, 14-letniego Juliusza Cezara. Tak, tego Juliusza Cezara. Ale nie jest to pewna informacja. Podobny los do Meruli spotkał biednego Gnejusza Oktawiusza. Urzędujący wciąż konsul, pomimo próśb przyjaciół, pozostał w Rzymie. No, nie samym Rzymie. Przeniósł się na Janiculum, gdzie ustanowił prowizoryczną siedzibę. W końcu Cynna posłał na Zatybrze jeźdźców trybuna Gajusza Martiusza Cenzorinusa w celu ujęcia niewygodnego kolegi. Podobno Oktawiusz nie usłuchał wezwań ciemiężców i ubrany po konsularnemu siedział twardo na swym krześle, dopóki Cenzorinus nie ściął go osobiście mieczem. Głowa konsula wylądowała przy mównicy na Forum Romanum, gdzie miała przypominać o posłuszeństwie względem zwycięzców. Był to pierwszy taki przypadek w dziejach Rzymu. Przebito kolejne dno. Do krwawych wydarzeń w Rzymie na przełomie 87 i 86 roku przed naszą erą wrócę jeszcze w następnych odcinkach. Tak więc w przeciągu jednego roku sytuacja polityczna w Rzymie odwróciła się o 180 stopni. Przebywający na wschodzie Sulla utracił kompletnie wpływ na wydarzenia w Italii. Na Półwyspie Apenińskim władzę objął nieoczekiwany nowy lider, Lucjusz Korneliusz Cynna. Sulla został na dokładkę ogłoszony przez Mariańczyków wrogiem ojczyzny, tak jak Gajusz Mariusz rok wcześniej. Na razie jednak Sulla nie mógł za bardzo nic zrobić w sprawach italskich. Był teraz zajęty upragnioną wojną przeciwko Mitrydatesowi VI Eupatorowi. Wciąż nie mogę się zdecydować, czy 38 odcinek serii poświęcić początkom tejże wojny, czy też kontynuować doniesienia z Rzymu. Zanim jednak to nastąpi, zajmę się krucjatą warneńską, bitwą pod Warną oraz upragnioną przez Was wojną achajską. Na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich patronów kanału, widocznych teraz na ekranie. Szczególne podziękowania składam mecenasom Kroniki Historii, Majronowi, Adamowi Tarnowskiemu oraz Maksymilianowi Majszakowi, wspierającym moją działalność najhojniejszymi datkami. Będę się żegnał. Do zobaczenia za niedługo.